Czołem, czołem, Kromka z Rosławiem. Witajcie moi drodzy w kolejnym materiale na kanale, w kolejnym odcinku z The Finals, tym razem otwarta beta, która potrwa do 5 listopada, także jeżeli macie ochotę zagrać sobie już teraz za darmo, zresztą gra po premierze również będzie za darmo, to odsyłam do Steama, tam możecie pobrać i tam możecie grać. O The Finals robiłem już materiał bardziej rozległy, w którym mówiłem o swoich wrażeniach z rozgrywki, poruszając też ważne tematy, takie jak chociażby time to kill, czyli to jak szybko albo w tym przypadku jak wolno zabija się przeciwników, o samej destrukcji, o której no, można powiedzieć wiele. Także jeżeli chcecie posłuchać sobie na temat samej gry, czym ona jest dokładnie, i takiego większego rozebrania jej na czynniki pierwsze z moim komentarzem, to odsyłam Was do filmu, który macie w przypiętym komentarzu. On ma około pół roku, ale tak jak mówię, główne założenia gry i moje główne odczucia od tamtej pory się nie zmieniły. Jeżeli natomiast nie wiecie, czym The Finals jest, to w bardzo telegraficznym skrócie jest to FPS 3x3x3, w którym wraz z naszą drużyną wcielamy się w postać w komputerowym turnieju, co daje bardzo wiele możliwości personalizacji właśnie swojej postaci i ogólnie sama dynamika rozrywki, to wszystko, te wszystkie pomysły, które deweloperzy mają na The Finals, są niczym nieskrępowane i twórcy mogą robić z grą praktycznie to, co chcą, nie ograniczając się w żadnym aspekcie, jeżeli chodzi o czasy, o konflikt, o bronię, o cokolwiek innego. Aktualnie na Steamie w grę gra 250 tysięcy osób, co jest wynikiem bardzo, bardzo dobrym i oczywiście jak na grę, która będzie za darmo, na pewno te liczby będą równie wysokie, bo The Finals jest grą unikatową w każdym calu, a jednocześnie ma w sobie coś znajomego z poprzednich FPS-ów, w które na przykład grałem. Na pewno oczywiście ma to związek z tym, że studio Embark jest współtworzone między innymi przez ludzi, którzy robili te stare Battlefieldy, które dobrze pamiętamy, o których mówimy, że były to Battlefieldy najlepsze w historii serii. Oczywiście nie każdemu taki pomysł przypasuje, tak samo jak w zasadzie największą, w cudzysłowie, kością niezgody jest kwestia TTK, czyli tego, że naprawdę time to kill jest bardzo, bardzo długi, ale jest to w jakiś sposób oczywiście wytłumaczalne tym, że jest to po prostu symulacja komputerowa. Ja generalnie jestem bardziej zwolennikiem tych dłuższych czasów, aby kogokolwiek zafragować, niż krótszych, bo uważam, że po prostu premiuje to osoby, które potrafią celować w głowę albo mają lepszego cela, mówiąc kolokwialnie. Dlatego to aż tak bardzo mi nie przeszkadza, bo też wiem, że ma być to po prostu część gry, taki jest projekt. Jest to oczywiście jakoś dobrze uzasadnione, osadzone w świecie gry i spójne przede wszystkim z tym, co widzimy, ale tak jak mówię, po moje głębsze przemyślenia odsyłam do poprzedniego filmu, bo po prostu nie będę się powtarzał. Ja Was gorąco zachęcam do tego, aby grę wypróbować. Tak jak mówię, otwarta beta do 5 listopada. Dajcie mi znać, jak Wy się bawicie, jeżeli już graliście, bo beta trwa już parę dni. A teraz zapraszam na skrót jednego z meczów, które grałem solo. Bardzo ciekawego i bardzo zaciętego. A jeżeli materiał się Wam spodobał, zostawcie łapkę w górę. Dzięki. Jakiś LKM. Jakby co, gram buildem tym medium, czyli jestem, o proszę bardzo, mogę leczyć. I będę to robił, starał się przynajmniej. Chłop przede mną jest ciężki, więc ma na przykład RPGa, może mieć, albo może mieć też młot. Ma też więcej życia, ale jest wolniejszy, nie? Także to są takie proste różnice pomiędzy moim medium, czyli średnim, czyli takim wypośrodkowaniem wszystkiego, karabinem szturmowym, teraz gram sobie AKM-em i możliwością na przykład leczenia. Albo mam taki granacik, widzicie jak go rzucę, to on działa obszarowo i pokazuje, gdzie są wrogowie na przykład, nie? O, taki skaner. O kurde. O, poleciał. A ta mała popierdółka to był lekki. I on ma na przykład Uzi chyba z tego, co kojarzę. Może mieć też niewidzialność. Jest szybki, ale ma mało życia. O. W sumie dobry motyw z tym. I teraz, jeżeli mamy taką sytuację, jak ktoś z Was nie wie, ja sobie tutaj podniosę chłopka, o. To ten cashout, który nie jest nasz, możemy ukraść, tak jak tu. Ok.
Okej. I go przejąć. I na takich zasadach właśnie zbieramy kasę. Każdy cashout, czyli to urządzenie, ma 3 miejsca na pieniądze. Nice, na paczkę z pieniędzmi. Tutaj aktualnie mamy jedną paczkę, bo jest 10 tysięcy. Każda paczka to 10 tysięcy, więc jakby były 3 paczki, to jest 30 tysięcy, nie? No i w taki oto sposób walczymy z innymi drużynami, aby podnieść tą paczkę z pieniędzmi i umieścić ją w jednym z paru cashoutów. Wydaje się to być proste albo skomplikowane. Ja na początku nie mogłem się odnaleźć. Oj, widzicie, teraz zarobiliśmy 10 tysięcy. Ale jest to na tyle przejrzyste po paru rozegranych meczach, że dosyć szybko idzie załapać, o co w tym chodzi. Ten obszarowy granat jest całkiem przydatny. No i naprawdę, opłaca się, o kuźwa. Opłaca się bardzo strzelać w głowę i opłaca się bardzo podnosić naszych towarzyszy. No bo jak nie podniesiemy, to trzeba biec. Jesteśmy wtedy, nie wiem, we dwójkę albo w pojedynkę. To leczenie też jest bardzo dobre, bo jednak jest pewien... Jest pewne... udało się. Opóźnienie, zanim postać zaczyna się samoczynnie leczyć. Dobra, oj nie, jeszcze jeden. Haj, za dobrze mi szło. Można spodnieść się, chłop. Za mało życia miał. Okej, no i jak widzicie... O, grubas. Defibrylator też ma jednorazowe użycie. To nie jest tak, że możecie po prostu spamować defem i tyle, nie? Tam na górze widzę, że będzie Saigon. O, kuźwa. Tu są chyba dwa zespoły w ogóle. Okej, granaty. Chłop spadł. Dziurę zrobili? Nie. Spróbujmy przejąć. Okej. Teraz zrobili dziurę. Uda się nam to ukraść? Dobra, mamy to. O, kuźwa. RPG-iem dostałem. Sporo zabiera RPG. To jest dobra opcja też do współpracy. Jeżeli macie grubego z RPG-iem, to on może walić RPG-iem. Zabiera wam ponad połowę życia, a potem wystarczy chyba tylko dobić. A, no i gruby ma też tarczę taką rozkładaną. Przejmują nam trochę, jestem samemu. Aaaa, o kuźwa, nic tu nie zrobię. Ach, trudno. No i sytuacja jest taka, że jest remis. Więc dobrze, że tutaj teraz wzięliśmy tą paczkę z kasą. Teraz musi minąć trochę czasu, żebyśmy mogli faktycznie wyciągnąć z tej paczki, z tej skrzyni pieniądze. Ale będziemy w tym momencie rozdawać karty. Okej, kasa tu jest. Oj, za dużo syfu się dzieje. Nie to. O kurde. Dobra. Grunt, że podnieśliśmy naszego typa, który zginął. Odpuśćmy tą pakę. Spróbujmy wejść na sam dach, zobaczyć co na tym dachu jest. Bo i tak jest dużo czasu nawet na odbicie tego cashoutu, który już został, że tak powiem, aktywowany, więc to też daje sporo dynamiki całej rozgrywce. I widzicie? Okej. Kasa poszła, ale... Podniosę przynajmniej tego jednego. Podniosę jednego. Już jesteśmy we dwójkę i mamy stosunkowo blisko do cashoutu. Dobra. Tampon. Wyeliminowałem tampon. Rzućmy sobie radar. No i odbijajmy. Czwóreczkę. Grunt to być cierpliwym. Mamy chłopa. O, dzień dobry! Okej, to było ważne. No i teraz trzeba przejąć cashout.
Ty. O, no dole jest. Znowu tampon. Spokojnie, spokojnie. Nieważne, w którym momencie się przejmie. Jak widzicie, no jest w 50% mniej więcej. Ale czasem nawet warto nie przejmować od razu, aby może nie wzbudzać gdzieś podejrzeń drużyny, która faktycznie przejęła tą kasę. Ale mamy całkiem dobre miejsce, więc rzucajmy tam dalej te obszarówki, ten radar. Zwykłe granaty, teraz już przejęliśmy. Więc trzeba pilnować tylko. O cholera. Dobra, pilnować i respić ich, i leczyć. I będzie dobrze. Bo zostało 30 sekund. Około 75% licznika. Dobra, jeszcze tego się udało... O nie, 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 nie. Aj! Ale mamy dwóch. Jest dwóch naszych. 15 sekund. Przejmujemy to? Ja się już nie respię nawet, bo to nie ma sensu. Przejęliśmy to, tak jest. Tak jest, elegancko, no. Haha. Dobry meczyk, fajny meczyk. Grałem oczywiście solo, miałem też dużo szczęścia do ludzi, z którymi grałem, bo może trochę bardziej ogarniali niż mniej. Ile tutaj? No, 17 eliminacji, nieźle. I 10 podniesień. To myślę, że był game changer w pewnym momencie. Fajna gierka.